W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu, dzisiejsza uroczystość każe nam spojrzeć ku mecie naszego życia. Dzisiejsza uroczystość jest uroczystością, w której wspominamy i świętujemy triumf wszystkich świętych. Wszystkich, którzy nas poprzedzili do Królestwa Niebieskiego. Całe zastępy znanych, świętych z Matką Bożą na czele i całe zastępy świętych anonimowych, o których pisze święty Jan w swojej Apokalipsie, że nikt ich zliczyć nie może. Ci wszyscy znajdujący się już w niebie, posiadający największe szczęście, czyli wspólnotę z Bogiem tak ścisłą, której utracić nie mogą, osiągnęli cel swojego życia. Ci wszyscy są w niebie po to, ażeby nam przypomnieć, że naszym celem jest również znalezienie się tam, gdzie ci nasi bracia i siostry nas poprzedzili. Życie człowieka o tyle ma sens, o ile doprowadzi go do świętości, a co za tym idzie, do tej wiecznej komunii z Bogiem. Człowiek, który nie osiągnie świętości, przegrał swoje życie. Jeżeli nie zostaniemy świętymi, to nasze życie jest nic nie warte. To zadanie, które Chrystus Pan nie jeden raz podkreślił w swojej nauce w Ewangelii, jest zadaniem najważniejszym. Jest celem, który ma priorytet ponad wszystkie inne cele. Pan nasz Jezus Chrystus mówił: świętymi bądźcie, jak świętym jest Ojciec wasz niebieski. Dlaczego musimy być świętymi? Właśnie z tego chociażby zdania wynika, że skoro Ojciec jest święty, to dzieci muszą być podobne do Ojca. Drodzy wierni, Bóg jest cały doskonały, cały święty. Dlatego też nic, co jest grzeszne, nie może wejść we wspólnotę z Bogiem. Jeżeli w naszej duszy jest chociażby jakiekolwiek uwielbienie dla grzechu, jakiekolwiek przyzwolenie dla grzechu, jakiekolwiek przywiązanie do tego, co jest złe, to jest blokada, nawet jeżeli to jest coś małego. To jest blokada do tego zjednoczenia z Panem Bogiem. To powoduje, że tego przejścia nie ma. Dopóki nie zostanie ta blokada usunięta, zjednoczenie z Bogiem nie może nastąpić. Czymże jest ta świętość? Świętość oczywiście wyjawi się nam jako coś, co jest nieosiągalne. Zapewne i sam nieprzyjaciel ludzkiej świętości, diabeł, robi wszystko, żeby tak to nam przedstawić, ale i po części również hagiografowie, eksponując tylko to, co wielkie i nadzwyczajne w żywotach świętych, spowodowali, oczywiście nie ze złej woli, ale spowodowali w nas takie zakorzenienie mentalne, że to nie jest dla nas. Jeżeli myślimy o świętości, to nam się od razu to kojarzy z czymś nadzwyczajnym. Że dzieją się jakieś cuda, że człowiek lewituje nad powierzchnią ziemi, że jak zaczyna się modlić, to popada od razu w zachwyt i nie ma tu żadnych, nie przeżywa żadnych roztargnień, nie przeżywa żadnych trudności. Kiedy wykonuje jakieś prace, to oczywiście czyni to z największym zapałem i właściwie można powiedzieć, wydaje się, że nie sprawia mu to żadnego trudu. I generalnie możemy te różne nadzwyczajne rzeczy eksponować jeszcze bardziej i powiedzieć: u mnie się tak nie dzieje. A więc skoro u mnie się tak nie dzieje, to nie jestem święty. I prawdopodobnie świętość nie jest dla mnie. To jest ogromne kłamstwo i ogromny błąd, który w nas tkwi. Ja sobie pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy właśnie w święto wszystkich świętych usłyszałem kazanie, które było dla mnie zwrotnym kazaniem w moim życiu. Miałem wtedy może 8-10 lat.
I to, co zrozumiałem z tego kazania, jako mały chłopiec, to było to, że żeby zostać świętym, nie trzeba czynić rzeczy nadzwyczajnych. Nie trzeba koniecznie zostać zakonnikiem, nie trzeba zostać księdzem, nie trzeba podejmować nadzwyczajnych umartwień, nie trzeba nie wiadomo ile czasu poświęcać na modlitwę. Że to jest znacznie prostsze. Drodzy wierni, świętość jest to odbicie Bożej jasności w nas. Możemy to zobrazować właśnie na przykładzie zjawiska, które można każdej nocy obserwować. Widzimy księżyc w różnych jego fazach, który nas zachwyca. Ale przecież co nas zachwyca? Zachwyca nas światło. Ale czy to światło, które widzimy na księżycu, jest jego własnością? Księżyc jest taką malutką planetą, satelitą naszej Ziemi, który sam z siebie jest ciemny. Nie ma w sobie żadnego źródła światła. Dlatego świeci w nocy, że promienie słoneczne padają na niego i go oświetlają, i on te promienie słoneczne odbija i kieruje je w kierunku Ziemi. I my możemy widzieć to światło Słońca na Księżycu. I to nas zachwyca. Drodzy wierni, świętość to nie jest jakieś, powiedzmy, nadzwyczajne pokazanie się człowieka, że ja teraz sam z siebie pokażę, jakim ja jestem wspaniałym i mocnym. Jakim ja jestem doskonałym. Na świecie istnieje taka rywalizacja, że każdy musi udowodnić, jakim jest wspaniałym i wielkim. Otóż nie. Świętość polega na tym, że Boża jasność, Boże światło, w którym nie ma żadnego cienia, odbija się w duszy ludzkiej i promieniuje. Ten oczywiście obrazowy przykład tylko częściowo nam wyjaśnia całą rzeczywistość. Jest piękny, ale kiedy przechodzi do konkretu, musimy się zastanowić, jak ten konkret wprowadzić w życie. Nie można poprzestać tylko na poetyckim porównaniu. Drodzy wierni, najpierw musimy zobaczyć, kim jest Pan Bóg. Pan Bóg, o którym Pismo Święte mówi, że jest poczykroć święty. Otóż chodzi o to, że w Bogu wszystkie Jego doskonałości są w pełni i aktualizują się w każdym momencie jako pełnia. Bóg jest pełnią dobra, Bóg jest pełnią miłości, Bóg jest pełnią światła, Bóg jest pełnią wszelkiej doskonałości i nie ma w Nim najmniejszego braku. I to dzieje się w każdym momencie, to nie jest tylko w pewnych okresach, ta pełnia się ujawnia, tylko w Bogu ta pełnia ujawnia się zawsze, w każdej chwili. I Bóg, powołując do istnienia ludzi, powołał je po to, ażeby ta pełnia Bożej doskonałości w nich się odbijała. Można powiedzieć, stworzył nas, nasze dusze, jak pewne, jakby takie zwierciadła, które mają tą pełnię odbijać. Ale grzech pierworodny, czyli nasz bunt przeciwko Panu Bogu, spowodował, że to zwierciadło zostało zamazane. Wiemy, że jeżeli jest brudne jakieś lustro, jakieś zwierciadło, to nic tam nie zobaczymy. Albo niewiele się widzi. A jeżeli jest tak bardzo porządnie zamazane, to oczywiście nie będzie odbijało żadnego światła i też żadnego obrazu tam nie będziemy w stanie widzieć, tylko cały ten brud będziemy widzieć. To pęknięcie grzechu pierworodnego spowodowało, że Boże światło od nas się nie odbija, tylko zionie pewna ciemność, pustka. I całą strategią, jaka przed nami jest, jakby naszym zadaniem, to można powiedzieć, odkrycie tego zwierciadła i wystawienie go na działanie Bożej jasności. Drodzy wierni, w jaki sposób ma się to dokonać? Pan nasz Jezus Chrystus przez swoją mękę dał nam możliwość na nowo
wejść we wspólnotę z Panem Bogiem. Otworzył przed nami tą perspektywę tego, że możemy na nowo tą komunię utraconą z Bogiem odnowić. I dokonuje się to przez to, że Bóg przygotował dla każdego człowieka indywidualną mapę drogową, która, taki indywidualny plan uświęcenia, nie jest on wspólny dla wszystkich, taki sam dla każdego, tylko dla każdego z osobna jest przygotowany ten plan, który od strony teoretycznej jest bardzo prosty. Natomiast w praktyce oczywiście będzie stwarzał nam trudności. Jeżeli chcemy się uświęcić, to na dobrą sprawę musimy tylko jedną rzecz praktykować, ale to nieustannie. Kochać. Nic więcej nie potrzeba, ażeby być świętym. Ale nieustannie. Drodzy wierni, Pan Bóg w tym planie, który dla nas przygotował, daje nam poszczególne chwile. Te chwile, które nazywamy teraźniejszością, które nieuchronnie nam uciekają i już się nie wraca do tego, co już minęło. I te poszczególne chwile są po to, ażeby Bogu okazywać miłość. I przez to, tak na dobrą sprawę, tylko przez to zdobywamy świętość. Tylko przez to powodujemy, że nasza dusza staje się zdolna promieniować Bożym światłem. Bóg na te poszczególne chwile przygotował dla nas różne zadania, które są trudne. Postawił na naszej drodze różne osoby i wśród tych osób też postawił osoby problematyczne, których byśmy najchętniej nie chcieli mieć. Bóg w swojej opatrzności dał nam różne inne doświadczenia. Choroby, niepowodzenia, jakieś prześladowania, niezrozumienia, różne trudności, różne konflikty. To wszystko w Bożej opatrzności zostało przewidziane i Bóg za wszystkim tym stoi, chociaż Bóg sam sobie zła nie chce, to wykorzystuje to, co jest złe, do tego, ażeby człowieka podnieść wyżej. Żeby kochać, trzeba rzeczywiście ponosić ofiarę. Inaczej to jest puste słowo. Jeżeli Bóg jest miłością i my mamy tą miłość odzwierciedlać, to widzimy, że Bóg pokazał nam, jak naprawdę się kocha, przede wszystkim przez krzyż, a potem przez zamknięcie się w tabernakulum i zdanie się na tą samotność, którą my Mu serwujemy przez naszą obojętność. Ale krzyż i tabernakulum są znakami Bożej miłości. I jeżeli my mamy kochać Boga, to się dokonuje to w każdym momencie naszego życia. W jaki sposób? Otóż wtedy, kiedy pokonujemy nasz egoizm, ażeby postąpić tak, jak zostało nam pokazane przez Pana Jezusa Chrystusa. Zaczyna się to od bardzo prozaicznych rzeczy. Nasza świętość zaczyna się od rannego wstawania. Wtedy już się pojawia jakby ten zalążek naszej świętości. Czy wstaję o odpowiedniej porze i czy z kolei jakby jeszcze walczę nie wiadomo z czym, ażeby mojej ludzkiej, słabej naturze jeszcze kilka chwil snu użyczyć. Częstokroć kosztem na przykład modlitwy. Prozaiczna sprawa. Potem można sobie pomyśleć, kiedy wybieram między, nie wiem, obejrzeniem jakiejś tam wiadomości w internecie czy w telewizji, a poświęceniem czasu Panu Bogu na chwilę rozważania, na proszenie Boga o błogosławieństwo na ten konkretny dzień. W tym się pojawia oczywiście nasze zmierzenie się z obowiązkami, nasza solidna praca w tym, co jest naszym obowiązkiem, nie tylko w tym, co mi się podoba, co jest moją pasją, co sprawia mi radość niesamowitą, ale przede wszystkim w tym, co jest dla mnie trudem,
Czy ja w tym rzeczywiście okazuję Bogu swoją miłość, że biorę ten krzyż i go niosę, nie ujmując, powiedzmy, w żaden sposób nic tej ofierze? Drodzy wierni, w każdej chwili należy sobie zadawać pytanie, co Bóg ode mnie w tym momencie oczekuje? W jaki sposób powinienem w tej chwili pełnić wolę Bożą? I jeżeli te poszczególne momenty, na które składa się nasza teraźniejszość, są rzeczywiście wykorzystane w taki sposób, ażeby Bogu okazywać miłość, to wtedy mamy do czynienia z człowiekiem świętym. Czy to będzie człowiek, który od rana do wieczora kursuje między garnkami, a pralką, a nad deską do prasowania i odkurzaczem? Czy siedzący w biurze i przyjmujący interesantów? Czy pracujący na roli, czy pracujący przy budowie autostrady? Nie ma znaczenia. W każdym z tych momentów, każdej z tych sytuacji człowiek może być święty. A może być ktoś, kto będzie miał warunki, można powiedzieć, idealne do uświęcenia. Będzie mieszkał w klasztorze, w przeoracie, będzie miał jakby wiele, wiele możliwości, wiele środków takich, których przeciętny człowiek nie ma, ale będzie się kierował własnym egoizmem, a nie wolą Bożą i się nie uświęci. Mówi święty Jan od Krzyża, że my jesteśmy jak małe dzieci, które siedzą na kolanach Ojca przy suto zastawionym stole. Na tym stole jest mnóstwo potraw. I Ojciec Niebieski, który wie, co jest dla nas tak naprawdę bardzo potrzebne i co będzie dla nas pożyteczne, najbardziej pożywne i co nam będzie służyć, podsuwa nam to danie. Ale my często mamy inny smak, inny gust i chcielibyśmy zupełnie co innego. I wtedy tupiemy nogami i krzyczymy i wrzeszczymy i domagamy się, żeby nie to, co Ojciec podsuwa jako dobre i najlepsze, tylko właśnie tamto nam dać. I często Ojciec pod wpływem naszego uporu ustępuje. Pozwala nam sięgnąć po to, co nam się wydaje takie być atrakcyjne. Ale to jest zmarnowana szansa. Ponieważ potrawa, którą podsuwa Ojciec, może jest i potrawą twardą. Może jest i potrawą, która nie dogadza naszym zmysłom, ale jest potrawą, która daje nam energię, która przemienia nas, która powoduje, że postępujemy jak dzieci Boże, wzrastamy. A te inne fast foody, które my sami sobie wybieramy, na dobrą sprawę powodują choroby duszy. Za każdym razem, kiedy idziemy za naszym egoizmem, kiedy zamiast ponieść jakąś drobną ofiarę ze względu na wyższy cel, wybieramy naszą zachciankę, za każdym razem cofamy się do tyłu. Za każdym razem tracimy tą szansę do tego, ażeby się uświęcić. Tenże święty Jan od Krzyża powiedział, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Właśnie w taki sposób należy to zrozumieć. Że Bóg przewinie przed nami taśmę z naszego życia, klatka po klatce, sekunda po sekundzie i zapyta się w tym momencie, w tej sytuacji, wśród tych osób, w takim doświadczeniu, w tej chorobie, czym się kierowałeś? Czy oświecony wiarą potrafiłeś dostrzec moje uświęcające działanie? Potrafiłeś zrozumieć, że ten kryzys jest po to, ażebyś go przezwyciężył w sposób twórczy i się udoskonalił? Że ten krzyż był po to, ażebyś razem z moim synem się obarczył tym krzyżem i go niósł, cierpliwie wstępując w ślady boskiego Zbawiciela? Czy to raczej wykorzystałeś po to, ażeby pójść za swoją zachcianką, pójść za tym, co świat proponuje? W niedzielę słyszeliśmy,
jak Chrystus powiedział do Piłata, że moje królestwo nie jest z tego świata. Dzisiaj, kiedy czytamy tą Ewangelię, którą Kościół Święty na dzisiaj nam podaje i Chrystus mówi o tych błogosławionych, to są ci, którzy nie są z tego świata. Świat tych ludzi nie nazwie błogosławionymi, nie nazwie ich szczęśliwymi. Ale dlatego, że potrafili wyrwać się z tego myślenia światowego i myśleć za pomocą wiary i odpowiadać na ten impuls wiary miłością, oni stali się świętymi. A więc dzisiaj wzywajmy te wielkie zastępy, te rzesze świętych, którzy się za nami nieustannie wstawiają, którzy pragną, ażebyśmy do nich jak najszybciej dołączyli, ażeby swoim przykładem i swoim stawiennictwem wyprosili dla nas tą wielką łaskę, byśmy życia nie stracili, tylko przynieśli obfity owoc, taki, jakiego Bóg od nas oczekuje. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.